Hej, cześć, witajcie w kolejnej recenzji na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj przyjrzymy się płycie głównej Asus B58MG, czyli najtańszej płycie od Asusa z chipsetem B85, czyli płycie w formacie micro ATX, no, przeznaczonej dla takich użytkowników domowych, użytkowników, którzy nie są entuzjastami chociażby podkręcania, ale ta płyta, jak się okazało w testach, ma potencjał. Także zapraszam Was serdecznie na prześledzenie jej głównych cech, zajrzenie do BIOSu, no i zobaczenie jej możliwości OC. Zapraszam. W przypadku omawiania jakiejkolwiek płyty głównej Asusa pod socket LGA 1150 pod platformę Haswell nie należy zapominać o wszystkich technologiach wspomagających pracę całej platformy, takich jak Asus Crash Free BIOS 3, który pozwala na przywrócenie danych BIOSu po prostu z pendrive'a lub płyty CD, które zawiera ten plik BIOS. Oczywiście jest też możliwość wyeksportowania, o czym mówiłem w przypadku omawiania BIOSa, na płytę czy na pendrive'a BIOSu. Natomiast ważny jest także moduł DigiPlus VRM, który dzięki swojej wysokiej dokładności zmniejsza marnotrawstwo energii, czyli po prostu pobór energii zmniejsza, no i tym samym zwiększa stabilność całej platformy. Jeśli natomiast chodzi o kondensatory, tutaj zastosowano kondensatory o żywotności aż do 5000 godzin, czyli 2,5-krotnie więcej około niż tradycyjne kondensatory. Są to kondensatory, które testowane są w ekstremalnych warunkach, ponieważ nawet w 105 stopniach Celsjusza, no i spełniają wszystkie japońskie normy przemysłowe, co też zapewniają wysoką wytrzymałość, no i odporność oczywiście. Dodatkowo zastosowano tutaj także skuteczną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co zapewnia układ Asus ESD Guard, no i osłona portów i cały zresztą tutaj tył, jeśli chodzi o gniazda i porty wejścia, jest to wszystko ze stali nierdzewnej wykonane, więc no, ich żywotność tych komponentów jest też podwyższona. Warto wspomnieć, że technologia Asus USB 3.0 Boost obsługuje system UASP, czyli USB Attached SCSI Protocol dla wszystkich portów USB 3.0 w systemie Windows 8, także mamy tutaj pełną kompatybilność. Co zapewnia ta technologia? No otóż to, że USB w tym momencie może przyspieszyć nawet do 170%, co przy już niezwykle szybkich transferach oferowanych przez USB 3.0 jest naprawdę wynikiem bardzo dobrym. To oprogramowanie, o którym przed chwilą mówiłem, ono automatycznie przyspiesza prędkość USB 3.0 bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika, oczywiście pod warunkiem, że urządzenie jest kompatybilne. Tak wygląda pudełko do Asusa B85MG. Jest ono no, tradycyjnie w czarno-złotych barwach. Na odwrocie pudełka mamy oczywiście opis tego, co się na płycie głównej znajduje i opis głównych funkcji, między innymi omawianej Asus 5X Protection, no i oczywiście Network Eye Control, Asus GPU Boost, UEFI BIOS, opis tego BIOSu i oczywiście wspominany również Asus USB 3.0 Boost. Zawartość pudełka to oczywiście skrócony przewodnik po płycie głównej ze wszystkimi opisanymi funkcjami, tylna zaślepka do panelu, blaszka, no i oczywiście płyta z odpowiednimi sterownikami. Zacznijmy sobie od małego porównania. Po prawej widoczna jest płyta główna Asus H81ME, natomiast po lewej B85MG. Obie płyty to jedne z najtańszych rozwiązań pod LGA 1150, czyli pod platformę Haswell, i różnica między tymi płytami to około 50 zł, ta kosztuje 240, ta natomiast 190 w sklepie Morel.net. I chciałem porównać, jak te płyty mają się do siebie pod względem wyglądu i pod względem złącza, za chwilę do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o wygląd, to jak widzicie, płyta po lewej, czyli ta z chipsetem B85, jest nieco większa, nieco szersza, ze względu na to, że są tutaj zamontowane 4 sloty DIMM DDR3, a nie 2 jak w przypadku H81M. Poza tym rozkład wszystkich elementów jest naprawdę dokładnie taki sam. Dokładnie ta sama trójfazowa sekwencja zasilania, dokładnie taka sama ilość złączy, więc wszystko wygląda podobnie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej B85M.
PCB ma kolor brązowy, tak jak we wszystkich innych płytach Asusa pod Haswella. Natomiast kolory wszystkich złączy, slotów oraz radiatora Asusa ładnie się komponują, ponieważ od takiego ciemnobrązowego poprzez taki no jasno-brązowo-żółty, nie wiem jak dokładnie nazwać ten kolor, aż do takiego złotego, nazwijmy to, radiatora tutaj Asusa na chipsecie. Warto zwrócić uwagę, że taki design ma bardzo ciekawe zastosowanie, ponieważ no, w obudowie zazwyczaj jest ciemno i jak chcemy rozpoznać elementy, to w przypadku takich jaskrawych kolorów no, jest zdecydowanie łatwiej na nie trafić. Podobnie jak H81 płyta z chipsetem H81, płyta H81ME została wyposażona, ta z B85MG została wyposażona również w trójfazową sekwencję zasilania bez radiatora jakiegokolwiek, więc no zdecydowanie producent tutaj nam jakby próbuje przekazać, że nie jest to płyta dla entuzjastów OC, natomiast ta płyta podobnie jak H81M ma również no, jeszcze znacznie szersze i większe możliwości OC i naprawdę kręci się na niej bardzo dobrze, mimo tej trójfazowej sekwencji zasilania. Rozmieszczenie elementów niewiele różni się od zwykłego formatu ATX. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono różne złącza, różne piny, między innymi na porty COM, LPT, panel przedni USB, panel przedni audio. Jeśli chodzi o diody oraz złącza, przyciski z panelu przedniego, czyli switch power i reset switch. No i zostało jeszcze tutaj miejsce dla dwóch portów SATA dodatkowych, portów 3 gigabity na sekundę SATA 2. Tutaj znajduje się oczywiście chipset B85 chłodzony takim radiatorem, niestety na plastikowych kołkach, nie jest on przykręcany. No i jeśli chodzi o złącza, to mamy tutaj dwa złącza PCI Express X1 i jedno razy 16, podobnie jak w przypadku płyty H81M, tej tańszej o 50 zł. No i bateryjka, również podobnie jak w tamtej płycie, znajduje się nad slotem PCI Express razy 16, co pozwala na jej łatwe wyjęcie bez konieczności na przykład demontowania karty graficznej. Jeśli natomiast chodzi o złącza SATA, to tak jak mówiłem wcześniej, są tutaj dwa porty SATA 2, czyli 3 gigabity na sekundę oraz aż 4 porty SATA 6 gigabitów, co przy formacie micro ATX jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, z czego 3 są ustawione horyzontalnie, jedno wertykalnie, no i te dwa pozostałe SATA 2 są również wertykalnie. Na co trzeba zwrócić uwagę, na to, że Asus tutaj nie starał się oszczędzać miejsca jak inni producenci, to znaczy nie ustawił sobie takich bloczków po dwa, to wtedy by zmniejszyło miejsce i usytuowanie byłoby inne, bo te dwa porty mogły być po dwa ułożone blokami i również te dwa po dwa. Asus tutaj nie oszczędza miejsca, więc to też no, można by zapisać na plus, bo łatwiej jest tak podłączyć, kiedy są obok te porty usytuowane. Nieco wyżej, bo w tym miejscu znajduje się brakujące złącze, jeśli chodzi o płytę poprzednią, tą pokazywaną, czyli H81ME, ponieważ tutaj znajduje się podłączenie do przedniego panelu do złącza USB 3.0. No i tradycyjnie jeszcze nieco wyżej tutaj tradycyjne złącze do zasilania płyty głównej ATX24. Zastosowano tutaj oczywiście soket 1150 Intel Haswell, który jest w tym miejscu. No i oczywiście dla trójfazowej sekwencji zasilania jedynie złącze P4, czyli ATX12V zasilanie, no i tutaj powyżej jest złącze dla wentylatora procesora. Mamy również dodatkowe złącze dla wentylatora obudowy, które znajduje się w tym miejscu zaraz obok bateryjki. No i na koniec pozostały nam jeszcze 4 sloty DIM pamięci RAM DDR3, oczywiście dwukanałowe pamięci RAM i one mają bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o zatrzaski, ponieważ nie zastosowano tutaj podwójnych zatrzasków, jak zazwyczaj się to robi w płytach, jedynie jest zatrzask do góry. I to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że ułatwia to zarówno montaż, jak i demontaż. Poprzez to, że nie musimy jednocześnie z obu stron zaciskać tych pamięci, to szczególnie takie rozwiązanie może być pomocne dla osób, które nie miały za dużo styczności z wkładaniem i demontażem pamięci RAM. Po prostu klikamy z tej strony i z tej, no i mamy dociśnięte, nie musząc tego klipsu tutaj ruszać zupełnie, bo go po prostu tutaj nie ma. Demontaż analogicznie, odpinamy i po prostu wyciągamy.
Jedyny minus to to, że podobnie jak w poprzedniej płycie, bardzo blisko, no stykają się praktycznie sloty RAM z slotem PCI Express, ze złączem PCI Express. To też, no, palcem tutaj nie jesteśmy w stanie manipulować przy tym slocie. Kiedy jest karta graficzna włożona, musimy użyć jakiegoś narzędzia, żeby ją wyciągnąć. Co do pamięci RAM, trzeba jeszcze wspomnieć, że w chipsecie B85 również, tak jak w H81, niestety, ale zostały ograniczone częstotliwości, no i przepustowości pamięci RAM do 1600 MHz, no i do 32 GB maksymalnie tutaj możemy pamięci RAM umieścić. Jeśli chodzi o złącza, gniazda, porty zamontowane w tej płycie głównej, to tak jak niskobudżetową konstrukcję przystało, umieszczone dwa porty PS2 na klawiaturę i myszkę, no, starego typu. Oczywiście DSAP, oczywiście DVI, port, złącze, 6 USB, w tym 4.2.0 tutaj i tutaj oraz 2.3.0. Jeden port HDMI, port oczywiście Ethernet, no i kartę dźwiękową również jedynie z trzema gniazdami, również, no, dosyć słabej jakości. Dobra, więc jesteśmy w tym momencie w BIOSie, on wygląda dosłownie tak samo, to jest oczywiście UEFI BIOS z możliwością obsługi myszką. Wygląda dokładnie tak samo jak w każdych innych produktach Asusa, jeśli chodzi o płyty pod Haswella. Bardzo fajnie jest to wszystko zorganizowane, zarówno dla użytkowników mniej profesjonalnych, no i, czyli dla laików, jak i dla tych, którzy już, no, z podkręcaniem mieli do czynienia i generalnie z zabawą pod zespołami. Po uruchomieniu BIOS-u włącza nam się ta podstawowa plansza, podstawowy system obsługi dla użytkowników mniej zaawansowanych. Na początek trzeba wspomnieć o jednej z najciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o ten BIOS, czyli o możliwości ustawiania priorytetu bootu poprzez po prostu przyciąganie myszką, czy ma być to w tym wypadku dysk optyczny, czy dysk SSD. No i jeśli chodzi o system performance, to mamy tutaj do wybrania trzy jakby tryby pracy, oczywiście oszczędzanie energii, normalny, zoptymalizowany, zbalansowany, no i Asus Optimal, czyli nastawiony na wydajność. Informacje podstawowe o procesorze, takie jak jego temperatura aktualna i napięcie na rdzeń nadawane, przypominam, to jest trójfazowa sekcja zasilania. I jeśli chodzi o informacje o pamięci RAM, to również mamy napisane, jakie mamy w tym momencie zainstalowane pamięci, jakie timingi one posiadają i napięcia, oraz oczywiście w których slotach jakie kości są umieszczone. W tym wypadku mamy krucjale 2x8 umieszczone w slocie A2 i B2. Prędkość wentylatora również tutaj jest pokazywana, możemy ją sobie oczywiście modyfikować, na przykład w tym momencie ustawimy sobie turbo prędkość wentylatora procesora, no i od razu te jego RPM, czyli ilość obrotów na minutę, spada, zmienia się lub zwiększa w zależności od tego, jak ten procesor będzie, jakie ciepło będzie wydawał. W tym wypadku jest podkręcone do 4 GHz, więc tutaj, no, wentylator będzie pracował cały czas na maksymalnych swoich obrotach. Aby przejść do opcji zaawansowanej, dla zaawansowanych użytkowników klikamy F7 oraz Enter i BIOS nam przechodzi. W tym momencie jesteśmy w tej zaawansowanej wersji BIOSa UEFI, jeśli chodzi o płytę Asusa. Tutaj na pierwszej zakładce main również podstawowe informacje na temat całego BIOSu, na temat całego naszego systemu, całej naszej platformy. No i bardzo ciekawa rzecz, która jest tutaj w BIOSie Asusa, to, że możemy sobie zostawiać notatki. Notatki dla, no, jeśli na przykład podkręcamy komuś coś, chociażby w serwisie, czy, no, czy gdziekolwiek, możemy sobie zostawiać jakieś notatki, zapisać je i, no, i użytkownik, który przychodzi tutaj, wie już, co sobie było robione, na przykład na jakich napięciach najlepiej tutaj podkręcać, jeśli chodzi o jaką częstotliwość. Możemy również sobie sprawdzić log, co zostało ostatnio zmieniane, jeśli chodzi o wszystkie parametry, wszystkich komponentów zainstalowanych na płycie głównej. Możemy go również zapisać do USB. Ten log nam się wyświetla przy zapisywaniu ustawień i wychodzeniu, resetowaniu komputera, więc to jest bardzo, restartowanie komputera, i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bo zawsze widzimy, co żeśmy zmienili. Możemy również zapisać całą konfigurację BIOSa na pendrive'a lub na dysk CD czy DVD i dzięki temu po uszkodzeniu BIOSu możemy go odzyskać w takiej formie, jakiej mieliśmy. Tutaj mamy AI Tweaker, czyli zakładka podstawowa, jeśli chodzi o, no, podkręcanie, jeśli chodzi o zmianę napięcia, jeśli chodzi o zmianę timingu, jeśli chodzi o zmianę częstotliwości i taktowania również pamięci. Tak to wszystko wygląda. Standardowo się wszystko ustawia plusem, minusem lub po prostu poprzez wpisywanie bezpośrednio z klawiatury numerycznej konkretnych wart
wartości. Wszystko to możemy zmienić tutaj w tym momencie. Możemy również wejść chociażby w te Digi Plus VRM opcji i tutaj pozmieniać jej parametry tej opcji, o czym wspominałem już wcześniej, co ona nam oferuje. No i CPU Power Management to jest też ciekawa rzecz, ponieważ na płytach Asusa, z tego co zauważyłem, jest inaczej niż w innych płytach. To znaczy w innych płytach jest tak, że jeśli przekroczymy, podkręcając częstotliwość taktowania w trybie turbo, to on się automatycznie wyłącza. Tutaj w tym momencie, jeśli wyłączymy tryb turbo, to automatycznie wyłączy nam się mnożnik, ustawi nam się na auto, który podkręciliśmy. Jak widzicie, turbo zmieniło się tutaj do góry na 3,8 GHz. Jeśli teraz zrobimy z powrotem 4,0, tak jak było, on się automatycznie włączy na 4 GHz i ten tryb turbo się z powrotem wyłączy. To jest na takiej zasadzie, że ten cały system Asusa, który pozwala na optymalizację zużycia energii i tak dalej, i tak dalej, on cały czas dostosowuje tę częstotliwość zgodnie do tego z temperaturą procesora, no i do tego, jak procesor jest, w jakiej ilości procentowej jest jego potencjał wykorzystywany. Na zakładce Advanced oczywiście cała konfiguracja procesora, wszystkie parametry, które mamy możliwość zmieniać tutaj, oczywiście są. PCH konfiguracja, no system, agent, nie będę się w te wszystkie opcje zagłębiał, natomiast to wszystko mamy opisane tutaj w BIOSie i możemy to sobie sprawdzić. Niestety nie ma możliwości wyboru polskiego języka, ale myślę, że każdy tutaj zaawansowany użytkownik z angielskim powinien sobie poradzić. Ciekawą informacją jest również SATA Configuration, zakładka, w której możemy nadać nazwę dyskowi, to znaczy nadać w taki sposób, że on cały czas w systemie będzie widoczny jako ta nazwa, którą tutaj nadaliśmy w BIOSie, więc na przykład przy instalacji systemu, kiedy nie mamy opisanych numerem producenta, na przykład Plextor tutaj PX28M5S dysku, nie mamy tak opisanych ich, tylko mamy tam, prawda, dysk 0, dysk 1 i tak dalej, to tutaj, jeśli zmienimy tę nazwę, one się będą wyświetlać i to nam ułatwi na przykład formatowanie, instalowanie systemu. Zakładka monitor, również tutaj wszystkie informacje dotyczące temperatury, dotyczące aktualnych napięć oraz prędkości wentylatorów. Wszystkie opcje dostępne również z systemu panelu, który wam pokażę, jeśli chodzi o ustawianie, optymalizację prędkości wentylatorów, ich maksymalnych, minimalnych poziomów i tak dalej. No i oczywiście na koniec zostaje nam boot, czyli wszystkie opcje dotyczące bootu, procesory, procedury POST, kiedy ona będzie uruchomiona, czy ma być opóźniona i tak dalej, oraz priorytet bootowania, no i wsparcie dla chociażby klawiatury USB, myszki USB i tak dalej. No i ostatecznie to są narzędzia, czyli EZ Flash 2 Utility narzędzie, Asus OC Profile, gdzie możemy sobie zapisać profile aktualnych ustawień i odczytywać je, no i SPD Information, również tutaj informacje na temat aktualnego profilu XMP, jeśli chodzi o modyfikację wszystkich parametrów. No i ostatecznie warto jeszcze wspomnieć o możliwości dodawania ulubionych, czy tam najczęściej używanych opcji do zakładki My Favorites podczas kliknięcia F4 i prawy klik, to znaczy na przykład jeśli chcemy sobie dodać modyfikację CPU, jeśli chodzi o mnożnik, dodajemy sobie do My Favorites i dodany jest i on się w tym momencie to wyświetla. Istnieje również możliwość dodania w ogóle skrótów pod zakładką, pod klawiszem F3 dostępnych. Tutaj mamy skróty do opcji, których też najczęściej używamy, po prostu dostępne z klawisza F3. Klikamy prawym przyciskiem na przykład na pierwszy Core Ratio Limit i dodajemy Add to Shortcut. I w tym momencie z F3 przycisku mamy dostępne również to, co przed chwilą dodaliśmy, czyli One Core Ratio Limit. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten BIOS. Jest on bardzo intuicyjny i nawet ci podstawowi, niezaawansowani użytkownicy powinni się w nim odnaleźć, nie tylko w tej wersji tej wersji okrojonej BIOSa, jakby tutaj automatycznej, jak i również w tej zaawansowanej. Powinni się odnaleźć. Jest to wszystko bardzo fajnie zrobione. Podobnie jak u MSI chociażby, jednakże nie ma tutaj takich super bajerów jak widok w 3D PCB, czy jakieś kolorowe tapety, czy przeglądanie internetu, tego tutaj nie znajdziemy, ale te rzeczy podstawowe, które potrzebujemy, jeśli chodzi o BIOS, się tutaj jak najbardziej znajdują. Istotną zaletą płyt głównych Asusa jest również to, że do dyspozycji dostajemy program IA Suite 3, oczywiście dostępny z płytki, która jest dołączona do opakowania, do płyty głównej. Ten program to naprawdę istny kombajn, który pozwala nam monitorować wszystkie parametry podzespołów, takie jak oczywiście częstotliwość taktowania, jak napięcie, jak temperatury, jak prędkość wentylatora, dotyczące wszystkich, tak naprawdę wszystkich istotnych podzespołów. Co więcej, możemy z poziomu systemu modyfikować te parametry, tak?
i rozpoczynając od takich parametrów jak częstotliwość taktowania procesora, chociażby generalnie parametry procesora na różnych tutaj poziomach, na różnych profilach, standard, optimize, extreme i oczywiście ustawienie manualne, no nawet do takich parametrów jak częstotliwość, jeśli chodzi o napięcie, więc no jest to bardzo, bardzo ciekawe narzędzie. No i mamy tutaj więcej tych zakładek, dzięki którym możemy zajmować się różnymi podzespołami, różnymi jakby parametrami, które oczywiście mamy dostępne w BIOSie, no ale w tym wypadku możemy je modyfikować z poziomu systemu, więc jest to dosyć rozwinięte narzędzie i te wszystkie profile, jeśli chodzi tam o wydajność, o oszczędzanie energii, czy o jakoś tam zoptymalizowane, zbalansowane ustawienia, możemy to wszystko tutaj zmienić, skonfigurować, możemy sprawdzić, nie wiem, chociażby coś takiego jak zużycie energii mniej więcej. Tak jak mówiłem wcześniej, możemy również modyfikować tak naprawdę każde ustawienie, jeśli chodzi o napięcie, jeśli chodzi o parametry, no wszystkie dostępne w BIOSie. No i również ostatnia zakładka to dotyczące oczywiście chłodzenia, dotyczące wentylatorów. Nawet mamy wykresy, które pokazują mniej więcej jak te wentylatory chodziły, na ile procent i pod jaką temperaturą i tak dalej, więc jest to narzędzie naprawdę bardzo fajne. No i przede wszystkim pozwala ono takim ludziom, którzy no nie do końca są zaprzyjaźnieni z BIOSem, nie do końca tym się interesują i nie do końca chcą się po prostu w to bawić, mogą w tym wypadku odpalić sobie aplikację systemową i z poziomu systemu jakby rozpocząć swoją zabawę z podkręcaniem, z monitorowaniem parametrów komputera, więc iSuite 3, czyli no taka systemowa wersja tego IA Tweakera z BIOSu, jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem i jest dostępna tak naprawdę na każdej płycie głównej, tej z tych najnowszych płyt, oczywiście od Asusa. Robimy w tym momencie test w stresie procesora Intel Core i5-4670K na płycie, której recenzję oglądacie, czyli B85MG od Asusa, i muszę wam przyznać, że jestem w ogóle zaskoczony jak ta płyta działa, ponieważ na tej poprzedniej, czyli na H81ME, nie zauważyłem tego w takim stopniu, że niestety, ale tutaj ustawiamy na płycie mnożnik na przykład 4.0 w tym przypadku, znaczy w BIOSie w sensie, to nie da się wyłączyć trybu turbo, to znaczy normalnie to działa tak, że jeśli przekroczymy podkręcając częstotliwość taktowania w trybie turbo, czyli w tym przypadku 3,8 GHz, to on się automatycznie wyłącza. W tym wypadku tak nie jest i prawdopodobnie no, ten system oszczędzania energii, system generalnie ustalania, konfigurowania na żywo, na bieżąco, również z poziomu systemu, mnożnika procesora, jego wydajności tutaj działa. I trzeba zwrócić uwagę na to, że on tak czy siak, mimo że my chcemy go sobie podkręcić, on będzie dostosowywał tę częstotliwość taktowania, co zresztą widzimy się dzieje tutaj w lewym dolnym rogu tego okna. I tutaj, co jest też dla mnie zadziwiające, program pokazuje, że temperatura procesora w tym momencie wynosi 62 stopnie, natomiast zarówno w real temp pokazuje nam no, blisko 100 stopni, 90 parę, zarówno w real temp, jak i w HW Monitor, w programie, w którym używałem, no już od dawna go używam, częściej niż real tempa. Teraz widzicie, wyłączyłem prima, wyłączyłem stres i dopiero w tym momencie częstotliwość taktowania wskoczyła na 4 GHz, czyli on automatycznie obniżał je ze względu na to, że tu jest boksowe chłodzenie i była możliwość przekroczenia temperatury krytycznej, czyli po prostu resetu albo zawieszenia się komputera. Nie było tego w H81M, ponieważ tam po prostu, kiedy ta temperatura przekroczyła stan krytyczny, komputer się automatycznie resetował, nie było tutaj dostosowania tego systemu OSCE, więc to jest bardzo fajne. Znaczy z jednej strony fajne i nie wiem jak to będzie działać na chłodzeniu customowym, ponieważ ja tutaj używam boksowego, no bo to jest płyta mikro, a ATX jednak nie do OC przeznaczona, tak? Niemniej jednak muszę stwierdzić, że wydajnościowo i możliwości OC, jakie prezentuje ta płyta, są lepsze niż w przypadku H81E. Jednakże czytałem testy innych użytkowników tak na różnych forach i wyniki, jakie oni prezentowali, i na tej płycie naprawdę i7-4770K można dokręcić nawet do 4,7 GHz, także naprawdę do maksimum z tego procesora można wycisnąć na tej płycie. Działa to stabilnie w tym momencie, więc naprawdę ta płyta pod względem OC się kręci i tutaj jej możliwości są naprawdę normalnie tak jak jakiejś innej płyty z chipsetem Z87 powiedzmy, więc naprawdę pod tym względem jest tutaj idealnie i serdecznie mogę wam tę płytę pod tym względem już z tego miejsca polecić.
RAM 9.5 jest naprawdę uruchomiony już przez dłuższą chwilę i cały czas przy tym on manipuluje, ten system Asusa manipuluje tą częstotliwością, czyli raz jest 4, tak jak jest ustawiony mnożnik, raz mniej, mimo że stres jest cały czas 100%, cały czas RAM 9.5 obciąża w 100% wszystkie 4 rdzenie, więc naprawdę ten system jest bardzo ciekawy i on fajnie reguluje pracę procesora. Reasumując, trzeba przyznać, że Asus B85MG jest naprawdę świetną konstrukcją. Jest konstrukcją najtańszą, jeśli chodzi o chipset B85, jest najtańszą konstrukcją, jeśli chodzi o ten chipset w portfolio Asusa na pewno. Nie kosztuje dużo, kosztuje 240 zł i na tle konkurencji wypada bardzo dobrze pod niektórymi względami i gorzej pod innymi. Pod jakimi wypada bardzo dobrze? Pod względami OC. Tak jak pokazywałem wcześniej, ta płyta naprawdę pod względem potencjał overclockerski ma naprawdę bardzo duży. Podkręcanie tutaj, mimo tej trójfazowej sekcji zasilania i bez radiatora, działa naprawdę bardzo dobrze, ponieważ tak jak wam wcześniej przytaczałem wyniki niektórych użytkowników, którzy zamieszczają w internecie, doszli na i7-4770K do 4,7 GHz. Oczywiście no, sekwencja zasilania była tutaj bardzo gorąca i jakaś dłuższa praca raczej nie jest wskazana na tych częstotliwościach, natomiast potencjał względem konkurencji ma największy. A jaką konkurencję mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli płytę główną MSI B85MG43 i Gigabyte B85MD3H. MSI przewyższa tego Asusa pod względem kodeku dźwiękowego, pod względem układu dźwiękowego, jest on lepszej jakości. Natomiast Gigabyte przewyższa właśnie jeśli chodzi o sekwencję zasilania, ponieważ ma na niej radiator zamontowany, więc zdecydowanie no, lepiej tutaj wszystko to działa i chłodzi, aczkolwiek Gigabyte ma też gorsze możliwości OC, więc coś za coś tak naprawdę. Główne zalety tej płyty to zdecydowanie 4 złącza SATA 3, 6 gigabitów na sekundę, podłączenie do panelu przedniego USB 3.0, 4 sloty DDR3, no i zdecydowanie 3 wyjścia dla IGPU, czyli VGA, DVI i HDMI, okrojone względem wersji trochę droższej tej płyty, znaczy tej płyty z chipsetem, z tym samym chipsetem od Asusa, okrojone o złącze mini display, natomiast całkiem dobrze to się wszystko prezentuje i sprawuje i zdecydowanie w tej kwocie, najtańszej kwocie, jest to chyba no, najlepsza płyta, jaką można kupić. No cóż, w tym teście to wszystko. Zostawcie swoje opinie w komentarzach. Ja serdecznie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, na razie.